popierniczonej ktoś zwrócił mi uwagę. No jak to, popierniczona w okularach i na tle segregatorów? No dobra, to jest już po meczu, a ja nagrywam następny odcinek popierniczonej. Dzień dobry. Popierniczona dotarła do trenera Sebastiana Machowskiego, trenera polskiego Cukru Toru i mam nadzieję, że to spotkanie pierwsze nie będzie ostatnim w tym sezonie. Piękna wygrana, w ogóle dzień dobry, bo pierwszy raz w Popierniczonej. Wszyscy myśleliśmy na tych trybunach, że jednak dowieziemy te 20 punktów przewagi do samego końca. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz? No to było bardzo ważne zwycięstwo dla nas, trzecie w rzędu i to jest dobry start w lidze, ale teraz też zaczyna ten Champions League. To będzie bardzo twardy ciężar dla nas, taki dwóch meczy w tygodniu. Ale no, dzisiaj myślę, że tylko byliśmy lepiej niż Stemet i to wszystko. Krok po kroku walczyliśmy na tę przewagę. Tylko na końcu trochę mniej, ale 10 to wystarczy na wygranie. Niestety nie mieliśmy czasu na treningi i w ogóle mieliśmy bardzo, bardzo słabo, nie wiem jak to jest, pre-season, przygotowanie może być na sezon, bo nasze reprezentantów byli w Chinach, zagraniczni, popisali kontraktów bardzo, bardzo późno i tak dalej. To bez takie przygotowania teraz gramy jeszcze nie na tym poziomie, co jest potrzebne i niestety nie jesteśmy przygotowani na ten poziom fizykalny na takie dwa mecze w tygodniu. Plus kontuzje Biduszko i Gruszecki, no to wszystko bardzo, bardzo ciężko teraz, ale even more important. It's even more important that we are winning the games, which is good for the team, good for the spirit. But definitely we still have to learn a lot and also practice a lot, even though we don't have time. Przewidywane jakieś wzmocnienia w związku z Karolem Gruszeckim? Nic o tym jeszcze nie wiem. Czyli na razie bardziej szukanie funduszy? Na razie nic o tym nie wiem, żebym miał takie polecenie. Rozumiem. Czyli czekamy na Karola. Na tę chwilę. Na tę chwilę czekamy. Jak zdrowie? Bardzo dobrze. No, myślę, że za tydzień będę już w składzie normalnie grał. Bo przyrzekałeś nam ostatnio, że ze Stormetem... Tak, ja już zacząłem trenować, ale jeszcze po prostu noga nie jest na tyle, tak powiem, przygotowana, żeby grać w meczu, a za tym będzie ok. Ale czy w Lidze Mistrzów już też w pierwszym meczu? Raczej nie. Raczej celujemy na ligowy mecz. Ale przynajmniej mamy wiadomości z pierwszej ręki. Dziękuję. Do zobaczenia na trybunach.